Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Krzyjcie się, to Gargamel! O, ja nie cierpię Smurfu! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać! To mili lasy, co się lubią bać! Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfu raz, przed ekran dziś zaprasza was! I telewizor włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film! Smurfy. Ciamajdo! No co? A! Ciamajdo! Co jest? Dlaczego nagle przestaliście pracować? Ta nowa alejka Smurf nie wygląda, pracusiu. Tak, bo każdy Smurf smurfuje pracę, papo. O, Ciamajdo, przestań! To znaczy, prawie każdy Smurf. Słyszysz, co powiedziałem? O, dobrze, Osiłku. Wiesz, Ciamajdo, mamy za mało kamieni. Przyniósłbyś jeszcze trochę, dobrze? O, bardzo chętnie, papo Smurfie. Już pędzę i wrócę w mgnieniu oka. O, tu nie ma kamieni. Tutaj też nie ma. Gdzie one mogą być? Ani jednego kamienia. O, co? To jest całe mnóstwo kamieni. O, są jakieś dziwne, ale myślę, że się nadadzą. La, 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 la. La 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 la. To prawdziwa hańba. Cały dzień polowałem na Smurfy i nie mam ani jednej niebieskiej skórki. Dziś na obiad będą znowu korzonki i zupa z chwastów. Gdyby tak los chciał się do nas choć półgębkiem uśmiechnąć. A to co? No nie, nie wierzę. To cud, klakier. Mamy diament. Tu jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze! A! Ktoś szedł i gubił diamenty. Może ich być jeszcze więcej, o wiele więcej. Rusz się, klakier, i szukaj. To szczęśliwy dzień. Nie wydaje mi się. Już jestem Smurfy i mam dla was górę kamieni. A co to za dziwne kamienie? Jakie blade. Może one są chore? Nie szkodzi. Jakie są, takie są. Do roboty. No już. Ja cię smerchnę! Rozsypał się w pył. Ach, Ciamajdo, te kamienie są do niczego. Jasne, smerchuj je tam, skąd je wziąłeś i przywieź nam dobrych kamieni. No tak, znowu im się coś nie podoba. To licha, nie widać już nigdzie ani śladu diamentu. Zgadza się, nie widać. Tam! Klakier, patrz lepiej na ziemię. Diamenty nie spadają z nieba. Smurf? To one mają diamenty. Mam cię! Ratunku! Papo Smurfie, ratuj! Słyszycie? Ratunku, na pomoc, papo Smurfie! To Ciamajda ma jakieś kłopoty. Szybko wszyscy do lasu! Powiedz no mi, Smurfie, dlaczego wyrzucasz skarby? Jakie skarby? To są kamienie i to marne. Kamienie? Powiedz, Smurfie, wiesz może, gdzie są takie kamienie? Pewnie, że wiem. Całe mnóstwo. Są tam w... W waszej wiosce, prawda? Nie, 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 nie. Wcale nie w wiosce. Nie oszukuj mnie, ty mała paskuda. Gargamelu! Puść tego Smurfa. Są inne. Klakier łapie. Uwaga! Gotowi? Ognie!
O, złośliwe karzełki, ja wam pokażę. Macie, macie, macie. Straciłem wszystkie diamenty. Gdzie one są? Gdzie są diamenty? Muszę mieć te diamenty i na pewno będę je miał. Spokojnie, jeszcze będą mnie prosić, żebym przyjął te ich diamenty. Marudo, papa Smurf powiedział, że trzeba dużo kamieni, więc miej oczy otwarte. Musisz je znaleźć, nawet jeśli ich nie ma. To taki dowcip. Nie cierpię dowcipów. Ale bardziej nie cierpię pułapek. A papa Smurf wciąż powtarza. Kiedy idziesz, to patrz pod nogi i uwaga! Ojej! Gargamel! Nie bójcie się mnie, proszę, bo robicie mi wielką przykrość. Naprawdę? Nie. Sądziłem, że usunąłem te wszystkie stare pułapki. Ja nie chcę skrzywdzić żadnego smerfunia. Papa! Życzę szczęścia! Jak ja nie znoszę tej słodyczy, tych miłych słówek! Chodź, kocurze! Czas na drugi dobry uczynek! Tu powinno wpaść kilka, zaczekamy! La 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 la. Ratunku, ratunku! Ratunku, a jej gargamel! Ach, biedactwa, to straszne. Nie bójcie się, pomogę wam. Już w porządku. Gargamelu, uratowałeś nam życie. O, nie, po to są przyjaciele. Ble. Ale ty, Gargamelu, nigdy nie byłeś naszym przyjacielem. Tak, byłeś podstępnym złym czarownikiem. Tak, wiem, byłem podstępny, okrutny i bardzo się tego wstydzę. Nareszcie wszystko zrozumiałem i pragnę się zmienić. A więc może skoczymy od razu do wioski powiedzieć papie Diamentowi, to jest papie Smurfowi o tej zmianie. Hej, hej, papa Smurfie, zgadnij, kto do nas przyszedł. Gargamel, ratunku! Nie bójcie się, oni są z nami. Wpadliśmy do wielkiego dołu i Gargamel nas uratował. Tak, mnie i Marudę też on uratował. To prawda, tak, uratował nas. Zupełnie się zmieniłem, papo Smurfie. Smurferere. Ach, papo Smurfie, miej litość. Nawet nie wiesz, jaki jestem samotny. Z wami, dobre Smurfy, wciąż walczyłem. Nigdy nie miałem przyjaciół. Pragnę zgody. I myślisz, że ci uwierzę? Ale papo Smurfie! Ja uważam, że trzeba dać mu szansę. Dziękuję, bracie Lalusiu. To może zaniosę teraz to drewno do waszej wioski. Marzę o przyjacielskiej pogawędce. Nie. Pogawędkę już skończyliśmy. Naprzód, Smurfy, wracamy. Ależ papo. On tak szczerze mówi. Papa, Gargamelu. Papa. Skoro nie chcą zaprowadzić mnie do tych diamentów, to będą mi je musiały same przynieść. Witaj, mały przyjacielu. O, nie! Przepraszam cię, panie Gargamelu, ale papa Smurf zabronił nam z tobą rozmawiać. Chcecie tylko prosić o małą przysługę, jak przyjaciel przyjaciela. Tak? Tak. Chciałbym pożyczyć trochę tych kamieni, które macie w wiosce. A, świetnie! Przysmerfuję ci zaraz pełną taczkę. Naprawdę? Ach, dziękuję ci. Zaraz wracam. Mam już dosyć przymilania się do tych małych paskudztw. Hej, panie Gargamelu, mam te kamienie. To wspaniale, jesteśmy tutaj. Udało się, klakier, jestem bogaty, bogaty. A za to ty możesz sobie wziąć tego Smurfa. Proszę bardzo. Moje kamienie, kamyczki. Co to? Ty głupi, fałszywy Smurfie, to są kamienie. Przecież właśnie chciałeś. Wszystko jasne, Ciamajdo. Nareszcie rozumiem, o co chodzi Gargamelowi, o te diamenty, które znalazłeś.
O, diamenty? Co to są diamenty, papo Smurfie? To. Kamienie bardzo cenione w świecie ludzi. Gargamel udawał waszego przyjaciela, żeby je zdobyć. Chodźcie, moje Smurfy. Mam dość tego oszusta. Chwileczkę. Dam wam za diamenty te śliczne paciorki i do tego dorzucę lusterko i jeszcze te kolorowe wstążki. Nic z tego, Gargamelu. Ależ, papo Smurfie, przyda mi się nowe lusterko. Ach, a ja bym chciała mieć śliczną wstążkę. Paciorki też mogą się przydać. Tak, przecież oni chcą nam rozumieć. Dobrze, spotkamy się jutro w południe nad rzeką. Wy oddacie mi wszystkie diamenty, a ja wam uczciwie zapłacę. To są wszystkie diamenty, panie Gargamelu. Naprawdę? O, moje maleństwa. Bardzo dobrze, a tu jest wasza zapłata. To nic nie ma. Jest pusty. Teraz jest pełny. Tego się obawiałem i przygotowałem się. Smurfowa magio, zacznij działać. Za późno, papo Smurfie. Miłego lotu. Wszechmocna magio, Smurfy w potrzebie. Liczyć dziś mogę tylko na ciebie. No i widzisz, klakierku, jesteśmy bogaci. Nie byłbym tego taki pewny, Gargamelu. Co to, Smurfy? Ale gdzie są moje diamenty? W tym drugim worku dokonałem błyskawicznej zamiany. Stój! O nie! Och, papo Smurfie, przepraszamy, że usłuchaliśmy Gargamela, nie ciebie. On był taki miły i grzeczny. Właśnie, to jeszcze jeden dowód, że niektórym nie można ufać, choćby nie wiadomo, co mówili. Bardzo słusznie, papo Smurfie. Innymi słowy, nie smurfujcie słodyczy od obcych albo dziwnych znajomych. Lub jak to mówią, strzeżcie się czarodzieja w owczej skórze, bo właśnie... O! Gdzie? Kto u licha tłucze się po nocy? Zjeżdżaj! O, mama, mamusia! Gargamelu, ile razy mówiłam, żebyś wyrzucił tę torbę na pchły? Nie cierpię kotów! Tak, ale mamusiu... A co z tymi niebieskimi mrówami? Złapałeś się już? Wiesz, ja... O, przeczuwałam to. Beze mnie nic nie umiesz zrobić. Muszę sama znaleźć jakiś sposób, jakiś ich słaby punkt, którego ty nie zauważyłeś. Ciekawe, Smurfy nie potrzebują pieniędzy. Dzielą się wszystkim równo. A ja jestem pewna, że chociaż jeden z tych karzełków ma w sercu odrobinę chciwości. Prawda? Prawda, mamusiu, prawda. Na szczęście mam akurat przy sobie coś, co może się przydać. Proszę, to. Mój mały syneczku, mój gargusiu, zaśpiewaj z mamusią jak dawniej. Aka, saka, taka, waka. Aka, saka, taka, waka. A teraz ruszaj w drogę do Smurfów. Musisz znaleźć chciwość w ich słodkich serduszkach. Nareszcie będzie się coś działo i będą Smurfy. Wiedzą wszystkie mądre Smurfy, że kto rano wstaje, ten wiele dostaje. To najbardziej smurfowaty zapach w moim życiu. O, co to tak pachnie? A, to ja! Jakie to pyszne. Ciekawe, co powiedzą Smurfy, jak spróbują. A właściwie dlaczego mają próbować? Kim jesteś?
twoim prawdziwym ja. Jeśli jesteś sprytny, zostawisz sobie te wszystkie złociste pyszności. Ale smerfy wszystkim się dzielą. Ej, jak tak będziesz myślał, to nie zajdziesz daleko. A jeśli będzie susza albo gradobicie, co będziesz wtedy jadł? Na, ta? Masz rację. Lepiej będzie, jak to zasmerfuje na czarną godzinę. Udało się, tylko tak dalej. Co tak ładnie pachnie? Na pewno coś pysznego. To zapach z chatki łasucha. 302, 303, 300... No. Och, co za apetyczny widok! Hej, łasuchu, dasz nam tego trochę? Chcemy spróbować! Proszę bardzo, osiłku! Zaczekaj, bądź rozsądny! Jeśli im dasz spróbować, to na pewno zjedzą ci wszystko! O nie, nie, zaczekajcie, rozmyśliłem się! Och, ale to tak pięknie pachnie! Właśnie, może dasz chociaż jednego gryza? Dlaczego miałbyś dać im coś za nic? Właśnie, dlaczego mam dawać coś za nic? Ach, ten łasuch okazał się strasznie skąpy. Nie chciał nam dać czegoś za nic, a my mamy tylko nic. A wcale nie. Masz, łasuchu, przyniosłem ci garnek smerfowych jagód, a ty mi daj jedno to, co tak pachnie. To za mało. Zażądaj więcej. Jego trąbkę. Nie, wolę trąbkę. Moją trąbkę? Ale moja trąbka jest moja. Jak nie, to nie. A, no, dobrze, no. Dobrze. Masz. Weź ją. Jedno dla mnie, jedno dla ciebie. Ale pyszne. Dobrze ci poszło. Tak, bo to dobre. Tylko tak dalej, a będziesz bogatym smerfem. Stój, pracusiu. Właśnie o tobie myślałem. Mój dach przecieka, trzeba go naprawić. Przykro mi, papo smerfie, ale idę właśnie oddać moje narzędzia za 2 złote okrągłe. Złote? Okrągłe? Trzeba zobaczyć, o co chodzi. Następny! Cześć, łasuchu! I żegnaj, przyjacielu. Czuję gorycz rozstania. Ale za to to jest słodkie. Kim ty jesteś? Ważniaku, gdzie masz okulary? Przepraszam, papo smerfie, właśnie dałem je łasuchowi za jedno to. A, cześć, papo smerfie, co cię smerfi? No wiesz, łasuchu, jestem zaniepokojony z powodu tych pyszności. Wydaje mi się, że może gdybym jedno takie spróbował, przekonałbym się, że wszystko jest w porządku. Nie daj się nabrać, on ma mnóstwo rzeczy. Przepraszam, papo smerfie, ale musisz mi zapłacić. Zapłacić? Ojej, papa smerf obraził się na mnie. No to co? Wkrótce będziesz rządził tą wioską, a on będzie musiał słuchać. Smerfy, możemy wreszcie połknąć te złociste pyszności. I już? To bardzo krótko trwało. No właśnie, a co robimy dalej? Ja nic, łasuch ma wszystkie moje narzędzia. I wszystkie moje niespodzianki. I moje ciężarki. I mojego stracha na wróble. Już wiem. Powiem łasuchowi, że te rzeczy są nam potrzebne. Na pewno zrozumie. Sam chyba rozumiesz, łasuchu, że to dla nas wszystkich wielki kłopot. Chyba, że te rzeczy nam zwrócisz. Ach, smerfy, kiedy tego słucham... Nic z tego. Umowa jest umową. Przykro mi, ale jak umowa, to umowa. Nie cierpię umów. Och, zrozumiałam, że te rzeczy są dla ciebie ważniejsze niż my. Aha, to taki z ciebie przyjaciel. Chodźcie, smerfy. Po, 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 po.
I co teraz? Spokojnie, nie potrzebujesz ich, są przegrani. Czeka cię wspaniałe życie, korzystaj z tego. Spróbuję. Może zrobię coś z tymi narzędziami pracusia. Aha! O. Teraz jesteś na szczycie, fajnie, nie? Może dzięki ciężarkom osiłka wzmocnię mięśnie. Wyżej, trochę wyżej, jeszcze. Widzisz, jakie to łatwe. Co wyprawiasz, gamoniu? Chcesz mnie zabić? Przepraszam. Stęskniłem się za nimi. Brak mi nawet marudzenia marudy. Masz przecież ich smerfową piłkę. I co z tego? A im starcza szyszka. One nic nie mają, a umieją się bawić i śmiać. I słowo smerfa ja też umiem. Hej, smerfy, zabierzcie to. Czy ty jesteś głupi, smerfie? Już nie jestem. Przecież to jest majątek. Przyjaźń jest ważniejsza niż majątek. Znikaj i to już. Ej, przestań, uspokój się. Łasuchu, co się stało? Walczysz z własnym cieniem? Och, papo, smerfie, nie wiem, czy uwierzysz, ale kręci się tu taki mały smerf, który namawia mnie, żebym był chciwy. A zaczęło się to, kiedy zjadłem pierwszy złocisty owoc z tego drzewka. Czuję, że to nowy podstęp Gargamela, ale wydaje mi się, że sam pokonasz jego czary, jeżeli będziesz hojny. Na co jeszcze czekacie, smerfy? Chodźcie, bierzcie to. Dziękujemy ci, jesteś kochany. Nie mogę uwierzyć. Ta ich dobroć mnie zabija. Kochany Łasuch, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ci, jesteś naprawdę hojny. Byłeś najbogatszym smerfem na świecie i wszystko straciłeś, straciłeś. A teraz trzeba się odwdzięczyć Gargamelowi za jego hojny prezent. Trzeba! Rozchmurz się, Gargusiu. Moje czarodziejskie ziarenko chciwości zrobi raz na zawsze porządek z tymi smerfami. Jesteś pewna? O tak, są już zupełnie ze sobą skłócone i walczą o każdy drobiazg. Jesteś genialna, mamusiu. No pewnie. Wiem o tym. O, moje złote drzewko. Skąd ono się tu wzięło? Mógłbyś mi to wyjaśnić? Chwileczkę, spójrz. Nie wydaje ci się, mamusiu, że to jestem ja? Zostaw to. Zostaw. Natychmiast wracaj do domu. Co za zapach, wprost cudowny. Tak, nadzwyczajny. To moje. A właśnie, że moje. Moje. Niech sobie wszystko zabiorą. I tak jestem najbogatszym smerfem na świecie. Ja też. Co za budujący widok. Wszystkie małe smerfy pracują przy żniwach. Śpiochu! Co? Już idę, papo smerfie. Dlaczego nie pracujesz razem z innymi? Ja chciałem, papo smerfie, ale rozsmerfowała mnie głowa. No i plecy, no i jeszcze brzuch. Wszystko razem. No tak, ale już odpocząłeś. Idź i naciągnij wody ze studni. Tak, papo smerfie. Ale mi wyschło w gardle. Nam też chce się pić, ale śpioch nie przyniósł wody. Nie przyniósł? Założę się, że znowu gdzieś śpi.
Już ja mu powiem, jak go znajdę, co o nim myślą wszystkie smerfy. Bo nie można wciąż bezkarnie korzystać z pracy innych. Idź teraz do lasu po drewno na opał. Tak, papo Smerfie. Masz rację, papo Smerfie. Wciąż mówię, że wszyscy powinni pracować dla dobra ogółu. Dlaczego mu nie pomagasz? Tobie też przyda się trochę ruchu. Praca, praca, praca. Nic innego się nie słyszy. Nie ma co narzekać, śpiochu. Nie pamiętasz, co papa Smerf mówił o zaletach pracy w zespole? Zresztą trochę ciężkiej pracy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Prawda? Nie. Nie. O! Będę się musiał trochę nad tym zastanowić. Mam tego dość, jestem zmęczony, chętnie bym się zdrzemnął. A ja mam raczej ochotę na... smerfowe jagody! Zupełnie nie mam apetytu. O, idealne miejsce na odpoczynek! O, króciutka drzemka i... O, wrócę znowu do pracy. Co to? O, kim jesteś? Zwoł mnie Cycero. Jesteś przemęczony, przyjacielu? No pewnie. Potrzebne ci są wakacje, a ja nawet wiem, gdzie mógłbyś je spędzić. Zaraz, chcę najpierw wiedzieć, gdzie. Oczywiście w raju. Tam nie ma pracy, odpowiedzialności, nikt nie mówi ci, co masz robić, a czego nie. Będzie ci się podobało? Właściwie ja... Śmiachu, śmiachu! Dobrze, idę tam, ale tylko na chwilkę. Jak sobie życzysz, chodź za mną. O, jest tutaj. Śpiochu, gdzie ty giniesz? Musimy wracać do pracy. No, chodź! O! O. Widziałeś? Śpioch przesmerfował przez wodospad. Musimy go odnaleźć, łasuchu. Ruszaj szybko za nim, a tymczasem ja będę pilnował drewna. Nic z tego. Idę z tobą, ważniaku. Zaczekaj, rozważmy to jak dwa mądre smerfy. O, ojej! Pięknie tu. Pięknie. Bardzo, bardzo mi miło. Witam wszystkich w raju. Jestem Bachus gospodarz. Czujcie się jak u siebie. Cokolwiek chcecie jest wasze. Tak? Świetnie. Bardzo panu dziękujemy. Tak, dziękujemy panu. Nie możemy przecież tu zostać. Musimy zbierać drewno na opał. Zbierać? Weźcie sobie ile chcecie. Papa Smer wciąż mówi, żeby nie rozmawiać z obcymi. Przecież jesteście wśród przyjaciół. Ale papa Smerf będzie się gniewał, kiedy my... Nie bądź taki najmądrzejszy ze Smerfów. Właśnie, ważniaku. Odpocznij sobie. Bawcie się dobrze, Smerfy. Życie jest takie krótkie. Spałem już na wszystkich łóżkach. Wyspałem się za wszystkie czasy. Nie mogę już patrzeć na jedzenie. A mnie się nudzi. Mnie też. Mnie też. No właśnie. Hop, hop, panie Bachusie. Słucham. Na co macie jeszcze ochotę? Więcej łóżek, więcej ciastek? Więcej rozrywek. Nudzi mi się. I mnie też. Mnie też. To może się zabawimy. Najlepiej chowanego z polowaniem to dobra gra. Nie znamy jej. Jak się w to gra? Wytłumaczę wam. Wy się schowacie, a my będziemy na was polować. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wystarczy. Nigdy nas tu nie znajdzie. Mam nadzieję, to chowanie bardzo mnie zmęczyło. 8, 9, 10. Uwaga, zaczynam polować. Nudzi im się, no to będą mieli rozrywkę. Widzisz ich, szefie? Nie, ale mam przeczucie, że są za... Tak! Ratunku! Śmiochu!
Słyszałem tylko dwa głosy, szefie. To leniuchowanie nieco mnie osłabiło. Śmiochu, ratuj nas! Przestańcie się wygłupiać, obudziliście mnie. Pomóż nam się wydostać. Gdy się nie wyśpię. Powiedz mi, dlaczego tu wpadliście? Nie mam pojęcia. Wpadliśmy i koniec. Już dobrze, dobrze. Chodźcie, znajdziemy sobie lepszą kryjówkę. Polowanie skończone. Co? Gdzie one się podziały? Nie martw się, szefie, daleko nie uciekły. Tak, jasne, że nie założę się, że są tam. Nigdy nas tu nie znajdzie. Uważaj! O, hej wy, co to za głupie żarty? Coś ty, to wcale nie my. To on się poruszył. Pewnie. Ja też się poruszę i znajdę sobie spokojniejsze miejsce. Stój! Zaczekaj na nas! Ha, ha, ha! Mam was! Zwiały? Zaczynam się złościć. Gdzie one są? Słyszysz? Spokojnie, szefie, spokojnie. Na pewno je zaraz znajdziesz. Jasne, że znajdę. Wszystko mi jedno, gdzie się schowały. Tym razem już je upoluję. Aha, znalazłem was. Zwiewamy, tu jest wyjście. To wygląda podejrzanie. Znudziła mi się ta zabawa. Chodź, Cycero, pora zakończyć to chowanie i polowanie na smerfy i zabrać się do kolacyjki. Miałeś rację, nie czuję się tu bezpiecznie. Nie tam, chyba przesadzacie. Bardzo smakowity zapach. Wiadomość od Bachusa. Oto specjalne menu na dzisiaj. Widzę, że mamy dziś na kolację gości. Tak, to my. Właśnie Bachus chce zjeść suflet à la smerf. Suflet à la smerf? To rzeczywiście my. Lepiej zjewniałam to. Wybieracie się gdzieś? Kto, my? Nie, proszę pana. No dobrze. Bo już sądziłem, że wychodzicie, a przecież zapomnieliście zapłacić. Zapłacić? Myśleliśmy, że to było za darmo. Za darmo? Ale z was mądrale, ktoś musi mi gotować, rąbać drewno i dbać o mój ogród, prawda? Ale wy jesteście za małe, żeby to wszystko robić, więc mam dla was inne miejsce. Umieszczę was na swoim talerzu. Nie! Ała! Kocurze, trzymaj ich, łapcie ich! Józefie! Tym razem mi nie uciekniecie, smerwy! Wszechpotężne moce, przybądźcie w porę, niech się wreszcie do smerwów dobiorę! Hej, zaczekajcie! Hej, nie zostawiajcie mnie! A ja, poczekajcie na mnie! Hej, puszczaj! Chcę stąd wyjść! Śmiochu! Nie! Puśćcie mnie! Śmiochu! Nie! Proszę, nie! To wy? Nie mogliśmy cię znaleźć, szukaliśmy wszędzie. Papa Smerf kazał wrócić o zachodzie słońca. Spóźnimy się przez ciebie. O, jak się cieszę, że was widzę. Naprawdę? Zdążyliśmy, Smerfy.
Jesteśmy przygotowani na długą, ciężką zimę. Nie udałoby się, gdyby nie praca wszystkich smerfów. Śpiochu, jesteś jedynym smerfem, który nie śpi. I to ciebie jedynie nie ma dziś w snu w krainie. Ja właśnie byłem w tej krainie snów, papo. Ona wcale nie jest taka piękna, jak mówią.